to już jest, że większość panien młodych w kwestii organizacji własnego ślubu nie ma żadnego doświadczenia. No chyba, że wychodzą za mąż nie po raz pierwszy. Trzeba więc założyć, że pewne błędy mogą się przydarzyć. Oczywiście im mniej, tym lepiej. Specjalnie dla Was stworzyłam listę 10 najczęściej popełnianych błędów i dzięki niej możecie ich uniknąć. Jeśli szukasz idealnej sukni ślubnej, koniecznie umów się na wizytę w moim showroomie. Wszystkie informacje znajdziesz w linku w opisie i klikając w prawy górny róg ekranu. Błąd numer 1 to brak prób. Makijażu, fryzury, czegokolwiek. Pamiętajcie o tym, że jedyną gwarancją, by w dniu ślubu wszystko było tak, jak sobie wymarzyliście, jest bazowanie na sprawdzonych rozwiązaniach. Błąd numer 2 – potrzeby innych ponad wasze. Chciałaś kameralne wesele, ale teściowa postanowiła zaprosić całą rodzinę? Marzyłaś o skromnej sukni, ale rodzina stwierdziła, że dopiero w bogato zdobionej księżniczce prezentujesz się odpowiednio? Zapomnijcie o innych. To jest wasz dzień i zaplanujcie go tak, żeby wam się podobał. Błąd numer 3 – za dużo jedzenia. Czy wiecie, że Polska zajmuje pierwszą niechlubną pozycję w Europie pod względem ilości marnowania żywności? Wiem, że właściciele sal weselnych wychodzą z założenia, że podczas wesela jedzenia nie może zabraknąć i bardzo dobrze, ale wy bądźcie mądrzy i weźcie pod uwagę możliwości oraz realne potrzeby waszych gości. Dzięki temu unikniecie zbyt dużej ilości jedzenia, która zostanie wyrzucona oraz rozdzielania tego, co zostanie po lodówkach babć, cioć czy wujków. Błąd numer 4 – restrykcyjna dieta. To absolutnie naturalne, że w dniu swojego ślubu panna młoda chce wyglądać najpiękniej, jak to tylko możliwe. Pamiętajcie tylko o tym, że drakońska dieta doprowadzi Was prędzej do rozstroju żołądka, złego samopoczucia i poważnych powikłań, niż do olśniewającej sylwetki. Błąd numer 5 – zapomniani goście. Rolą gospodyni jest zadbać o to, aby goście podczas wesela poczuli się dobrze. Zgodnie z zasadami savoir-vivre, panna młoda powinna porozmawiać z każdym z weselników, a pan młody się napić. Nie chodzi mi tutaj o to, żebyście przeszli się po sali i wdali w kurtuazyjne rozmowy, tylko chodzi o to, żeby zapewnić gościom komfort i poczucie, że ich obecność jest dla Was bardzo ważna. Błąd numer 6. Brak jedzenia w dniu ślubu. Nie mam tutaj na myśli diety, o której mówiłam wcześniej. Po prostu stres, obowiązki i ta masa emocji może Wam na tyle zawrócić w głowie, że zanim się obejrzycie, a minie 24 godziny od Waszego ostatniego posiłku. A żeby dobrze się bawić, mieć na to wszystko siłę i wspaniale zapamiętać ten dzień, musicie jeść. No chyba, że chcecie zapewnić swoim gościom dodatkową atrakcję w postaci omdlenia podczas pierwszego tańca, i to bynajmniej nie byłoby zemdlenie z wrażenia. Błąd numer 7 – przekroczenie budżetu. Najczęściej wynika to z tego, że nie bierzecie pod uwagę wszystkich kosztów. Pary młode zazwyczaj koncentrują się na tych kosztach, które są bezpośrednio związane z przyjęciem gości, czyli wynajmie sali weselnej, alkoholu i jedzeniu. Zapominają jednak o tak ważnych elementach, jak na przykład fotograf, kwiaty czy zaproszenia. Ważne jest to, żeby trzymać się wcześniej określonych ram. Czyli jeżeli założyłaś, że na suknię ślubną możesz przeznaczyć 5000 zł, to w żadnym wypadku nie mierz tej za 10 tysięcy, bo będzie Ci albo przykro, że nie możesz mieć tej droższej wymarzonej, albo zadłużysz się po uszy. Błąd numer 8 – pokusa robienia wszystkiego samemu. Wiem, że w dniu swojego ślubu chcielibyście mieć pewnie kontrolę nad wszystkim, ale to jest po prostu niewykonalne. Przed samym ślubem jest taka ilość rzeczy do zrobienia i obowiązków, że nie starczy Wam na to czasu. Delegujcie zadania, poproście o pomoc swoich najbliższych, rodziców, świadków, bądź skorzystajcie z profesjonalnej pomocy wedding plannerki. Błąd numer 9 – niespójna dekoracja i stylizacja. Marzy Wam się wesele w stylu glamour, a spodobała Wam się romantyczna suknia w stylu boho? Niestety musicie zdecydować się na jeden styl. Od sasa do lasa nie wygląda dobrze i pogubicie się w tym i Wy sami, i Wasi goście. Błąd numer 10 to zapomnieć się pobawić. To najprawdopodobniej najważniejszy dzień w Waszym życiu i najlepsze wesele, na jakim byliście. Cieszcie się więc tymi chwilami, bawcie, tańczcie i śmiejcie. To jedyna taka noc w życiu.
Jeżeli nie chcecie popełnić tych błędów oraz ustrzec się przed innymi, to koniecznie kupcie mój planer aż do ślubu. Zapraszam Cię do obejrzenia produktów w moim sklepie. Link znajdziesz w opisie i klikając w kółeczko w prawym rogu. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal WeddingDream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!